bladą, ascetyczną twarz i wieczną melancholię w oczach. Wysoka, chuda, wyglądała na mniszkę. W istocie była dewotką, ale najszlachetniejszą na świecie. Wolny od pracy modlitwy czas poświęcała ubogim i nieszczęśliwym. Skończyła już 35 lat. Wedle pojęć ówczesnych była starą panną. Jako całkiem jeszcze młodziutka dziewczyna oddała serce przystojnemu oficerowi, który adiutantował jej ojcu. Nazywał się Boratyński, był urodzonym bratem poety, którego wiersze ceniono niemal na równi z wierszami Puszkina. Rodzice nie chcieli się zgodzić na taki mezalians. Nieustępliwa była zwłaszcza matka księżniczki z domu Razumowska, wnuczka ostatniego hetmana Ukrainy Kiryła. Księżniczka nie wyszła za mąż. Nadmiar sił żywotnych próbowała przelać w pisarstwo. Nocami, gdy wszyscy spali, komponowała długie, sentymentalne romanse. Poza tym regularnie wysyłała obszerne, ładnie po francusku stylizowane listy do swojego byłego nauczyciela Szwajcara Karola Einarda. W jednym z ostatnich listów do Einarda księżniczka zwierzyła się: całe godziny nikczemu nie poświęcam na grę wyobraźni, która mi ukazuje panujące obrazy namiętności, a czasem nawet rozkoszy.